Makaron z grzybami shiitake longori to prosty na obiad. Zrobisz go w kilka minut. Makaron z grzybami shiitake może stać się waszym obiadowym hitem. Ewa Longoria uwielbia serwować go popołudniami rodzinie i przyjaciołom. Jest prosty w przygotowaniu, zdrowy i smaczny. Nie wymaga też wielu składników. Podstawa to makaron, grzyby shiitake i szpinak. Spróbujecie? Ewa Longoria chętnie zaprasza fanów do swojej kuchni i dzieli się z nimi recepturami. Ci, którzy kochają kuchnię meksykańską i hiszpańską, znajdą na jej profili sporo ciekawych podpowiedzi. Ostatnio pokazała, jak zrobić makaron z grzybami shiitake. To idealny poczęstunek dla gości, zachwyca smakiem. Ale nie wymaga czasochłonnych przygotowań. Wystarczy ugotować makaron i podsmażyć grzyby ze szpinakiem. Ewa Longoria dodaje do tego sporo czosnku oraz, na koniec, skórkę otartą z cytryny. Ewa Longoria poleca hiszpański przysmak. Wiedzieliście, że tak można robić sadzone jajka? Ewa Longoria pokazała, jak robi zupę z kurczaka i warzyw. Na filmie nie wygląda najlepiej. Ponieważ to proste i wykwintne danie nie wymaga dodatku śmietany ani tłustych serów. Możemy jeść je bez wyrzutów sumienia. Co więcej, zawiera sporo cennych dla zdrowia składników. Grzyby shiitake, poza walorami smakowymi, mają również właściwości odżywcze i lecznicze. Między innymi koją nerwy, wzmacniają zęby i kości, obniżają ciśnienie i zapobiegają miażdżycy. Ponadto odznaczają się niezwykłą strukturą węglowodanową, która, według naukowców, może hamować rozwój komórek nowotworowych. Z kolei liście szpinaku są bogate w witaminę C, żelazo, potas, magnez i kwas foliowy. Latynoamerykańska aktorka wzbogaca ten znakomity duet o garść czosnku i skórkę otartą z cytryny. Czy może być coś lepszego w ten grypowy czas? Makaron typu ditalini gotować przez połowę czasu podanego na opakowaniu i odcedzić, zachować trochę wody z gotowania. Na patelni rozgrzać masło i wrzucić na nie pokrojone grzyby shiitake. Smażyć przez chwilę, aż grzyby zmiękną i puszczą soki. Czosnek przecisnąć przez praskę i dodać do grzybów. Jeszcze chwilę smażyć. Wlać wino i na zwiększonym ogniu odparować. Zmniejszyć ogień i do powstałego sosu dodać makaron oraz trochę wody z jego gotowania. Następnie dorzucić szpinak i wymieszać. Gdy szpinak zmięknie, a makaron się dogotuje, dodać skórkę otartą z cytryny. Wymieszać.